Witam, nazywam się Łukasz Lenda. Rok temu namalowałem ten mural. Malowałem go razem ze swoim przyjacielem Nodę. Pomagał nam też Tomek Kilow przy aprobacie wspólnoty mieszkaniowej. Wcześniej na tym murze, kiedy wspólnota odnawiała go, pojawiały się bardzo szybko wulgarne napisy. Teraz mam wielką satysfakcję, że przeszło rok, nic się nie pojawiło nowego. No, widać, ludziom się to podoba i to z różnych środowisk, z różnych kręgów. Smaczkiem w tym graffiti jest ta lampka, to żółte światło z sygnalizatora świetlnego, które kiedy zbliża się zmrok, naprawdę zapala się na kolor żółty. Już niektóre dyscypliny mnie odpadały, a mąż już pływał doskonale, więc też od 60 roku życia zaczęłam też startować w zawodach. Pierwszy raz w Lublinie. W sporcie w czasie zawodów wydziela się też adrenalina, taki hormon, który jakby lekko dopinguje i znosi jakieś myślenie negatywne. Po przepłynięciu tego dystansu 200 motylkiem, no, zamierzam jeszcze przepłynąć 400 zmiennym. Zawsze jest pokusa iść dalej. I zachęcałabym wszystkich, którzy usłyszą te słowa, że w każdym wieku można się nauczyć pływać i pływanie nie zaraża żadną kontuzją. Oczywiście, jeżeli są jakieś choroby poważne, no to trzeba skonsultować z lekarzem prowadzącym. Morze odegrał znaczącą rolę, bo to jest dłuższa historia, musiałabym powiedzieć. Ja cierpiałam na depresję lękową i on ciągle kochał tą wodę i kocha, pływa długie dystanse i każdym stylem znakomicie. I chodziłam z nim. A później, kiedy dowiedziałam się, że są takie zawody mastersów pływania, Mistrzostwa Polski, ojej, jak mi zagrało w sercu, że ja też spróbuję, przecież umiem pływać. No i on zawsze mnie zachęca, wozi, uczy. No, jak trzeba, to ostro jeszcze krzyczy na mnie, jak nie chce iść, ale i wierzy we mnie i zawsze mnie wspiera. Życzyłabym każdemu małżeństwu, żeby mieć wspólną pasję. To cementuje związek, nie grozi żadnymi zakłóceniami, a służy zdrowiu i radości obopólnemu, bo on się emocjonuje moimi sukcesami, a ja jego, a dzieci naszymi.
Pierwsze tramwaje w Nowej Hucie pojawiły się 7 listopada 1952 roku. Linia tramwajowa numer 5 połączyła Rondo Mogilskie z kombinatem Huty imienia Lenina. Dzisiaj pętli, dawnej tej pętli, która istniała pod kombinatem, nie ma. Była to kiedyś, dzisiaj na zbiegu ulicy Mrozowej i Ujastek. Dzisiaj już nie ma. Została linia ta przedłużona do Walcowni i dzisiaj tam tramwaje kończą lub pod Kowcem Wandy. Pierwsza linia uruchomiona, jak już wspomniałem, 7 listopada 1952 roku w rocznicę rewolucji październikowej. 7,5-kilometrowa linia wybudowana w nieprawdopodobnie szybkim czasie, bo niespełna 6 miesięcy. Kursowały na niej wspomniane tramwaje typu N, najczęściej złożone w składy 3-wagonowe. No, tu myślę, że warto wspomnieć o czymś jeszcze, czego nie pamiętamy. Te tramwaje pierwsze, które kursowały na tej linii, nie były biało-niebieskie, tak jak dzisiaj mamy krakowskie tramwaje, tylko biało-czerwone. Ja mieszkam i wychowałem się w Nowej Hucie, pracuję w MPK od 9 lat, a ulubioną trasą, jedną z ulubionych tras jest na trasa na linii 21, która przebiega od osiedla Piastów do Pleszowa. Aktualnie jest tam przebudowa ze względu na budowę obwodnicy S7. Jest to spokojna trasa, nie męcząca, można podziwiać widoki kombinatów i inne. Lubię swoją pracę z tego względu, że codziennie mogę oglądać i poznawać, jak funkcjonuje Kraków, a w szczególności dzielnica Nowa Huta. Z każdym dniem jest całkiem inaczej i coś innego się dzieje w tej dzielnicy akurat.